Raj. Przedstawiamy Art Club, nowy nietypowy klub Wrocławia. Zajawki, rozrywka, pasje, dobra zabawa. Otwarty na potrzeby wszystkich. Z szeroką ofertą zajęć artystycznych. Chcieć to móc, oto dewiza aktywistów gotowych poświęcić swój czas dla innych, nie dla zysków. Czy warto, to oceńcie sami. Art Club Wrocław w raju, zaczynamy. Cześć, to ostatniego spotkania. Piwnica ruszyła na dobre. Ukończyliśmy remont dosyć szybko w sumie. Kupiliśmy sprzęt muzyczny, perkusję, gitary, mikser. Dzieciaki zaczęły przychodzić, mamy jakiś swój zespół, to są chłopaki z liceum. Grają trochę dla nas, robią koncerty, uczą dzieciaki też gry na gitarach. U mnie wszystko też w sumie dobrze, dostałam się na studia. I jakoś wszystko idzie do przodu. W sumie zapraszam was do piwnicy, musicie zobaczyć, jak to wszystko teraz wygląda. Przepraszam, czy mogę zagrać z kimś? Proszę. A, dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Coś? Odpuść sobie. No, prosta sprawa. No jest projekt, jest salka utworzona przez Asię. Tu już była mowa o tym. No i co? No i jest salka otworzona dla ludzi z osiedla, którzy mogą przychodzić, grać tutaj. Mają pole do popisu. Salka jest otwarta dla nich. No i co? No, cała idea polega na tym, żeby ludzie mieli gdzie się podziać, prawda? Nie przysiadywali na ławkach, nie pili, nie ćpali. Wydaje mi się też, że całka została stworzona po to nie tylko po to, żeby propagować tam muzykę jako jakiś kolejny sposób na hobby albo kolejny sposób na spędzenie czasu, ale żeby pokazać, że można robić coś innego, że pomimo tego, że my jesteśmy też chłopakami z jakichś tam osiedli wrocławskich, że mieszkamy no, tam 18 lat, każdy z nas mieszka na jakichś blokach, w jakichś osiedlach, to każdy może znaleźć coś dla siebie. Gramy tutaj, mamy sprzęt, warunki, możemy grać właściwie kiedy chcemy i możemy przychodzić tutaj. Ludzie, którzy tutaj są, którzy tutaj urzędują, są naprawdę przyjaźni, tacy rozumieją tą sprawę i nie ma dla nich żadnych problemów, żeby wpaść, po prostu nawet pogadać na chwilę, zrobić sobie herbatę. Nie ma czegoś takiego, że jesteśmy oddzieleni od tego miejsca. Jesteśmy jakąś tam częścią tego i czujemy to naprawdę. No i ćwiczymy, ciężko ćwiczymy. Raj.